Jeszcze raz wasze, dajcie znać czym mnie słychać, czym mnie słychać, czy mnie słuchać. Dzisiaj powiem o rozwiązywaniu e, zadań na platformie Codility. E, teraz jeśli chodzi tak na bieżąco, na bieżąco jeśli chodzi o rekrutację e, to co też mówiłem chyba na ostatnim webinarze to jest tak naprawdę, że coraz częściej jest tak naprawdę jakieś zadanie do zrobienia e, w Springu tak naprawdę. E, i, I to jest chyba teraz taki najczęstszy case, jeśli chodzi o, o rekrutację juniorów, midów, coś takiego. Natomiast cały czas popularne są jeszcze dwie platformy, Codility i DevSkiller. No i chciałbym teraz powiedzieć o, o Codility. I teraz Codility to jest taki właśnie serwis, wchodzimy na stronkę codily.com i dajcie znać właśnie standardowo, czy już staliście. Jest to taki serwis, który właśnie służy do rekrutacji programistów. I, i tak naprawdę trzeba ćwiczyć tutaj na stronce codility, codility lessons, tutaj macie e, zawarte różne zadanka, gdzie można sobie właśnie przećwiczyć różne takie podstawy typu iteracje typu arraje e, i gdybyście naprawdę zrobili sobie wszystkie zadania pewnie z tych lekcji e, tutaj, e, to spokojnie wszystkie zadania rekrutacyjne sobie zrobicie, one zazwyczaj się w jakiś tam sposób e, powtarzają, natomiast Natomiast no, są trochę inne do, y, do zmienione oczywiście, natomiast jakby zawsze jakiś tam pomysł, pomysł z tych zadań, które tutaj byście sobie zrobili już na rekrutacjach będzie. Teraz żeby zrobić sobie przykładowe zadanko z Codility to tutaj wchodzimy na stronkę, możecie wpisać w Google Codility y, sample test i pokażę, jak to wygląda. I teraz, jeśli chodzi o Codility, to ponieważ część firm dostaje dużo, dużo, tak naprawdę, aplikacji, jeśli chodzi o juniora, to tak naprawdę chcę odsiać tych najsłabszych, tak, żeby zaprosić na rozmowę po prostu tylko te osoby, które rozwiążą jakieś tam zadanko. A drugie, a część firm po prostu stosuje to już jako taką docelową rekrutację, czyli jeżeli prawie zrobicie dobrze zadanie, to w tym momencie to w tym momencie dostajecie pracę. I teraz tutaj są, e, jakby treść zadania: mamy task. Na rekrutacji zazwyczaj albo są to trzy zadanka, albo tak jak mówiłem, jeżeli jest tylko do odsiania tych najsłabszych, może być to jedno zadanko. Więc tu mamy treść zadania, i tu mamy, e, mamy już e, opcję pisania tego, e, pisania tego kodu, e, kodu programistycznego. W Javie możemy sobie ten kod przekopiować do IntelliJ'a, więc możemy to w IntelliJ'u pisać, bądź, bądź możemy po prostu sobie to online pisać. I teraz to, co jest sprawdzane w takich typu zadankach, one są takie czysto algorytmiczne, więc no, możecie sobie jakieś wpisać też kurs algorytmiki, czy też, yy, czy też być może już coś takiego sobie przerabialiście. I tak naprawdę chodzi o to, że są różne testy, ja już nie pamiętam, czy tych testów jest 100 czy 10 i żeby nasz program dostał punkty, to musimy po pierwsze mieć poprawne rozwiązanie, czyli nasz program daje poprawny wynik, a po drugie, musimy się zmieścić w czasie, więc tam zazwyczaj, jeżeli program na przykład się wykona powyżej sekundy, to też z tego testu nie, da, nie dostajemy rozwiązania. I teraz tutaj przykładowo zadankę, które chciałem omówić, to jest napisać funkcję, która daną liczbę A, dane liczbę N integers. Y, zwraca najmniejszą liczbę, która nie pojawia się w, w A. Czyli tu mamy liczbę w, w tablicy A, czyli mamy tutaj 1, 3, 6, 4, 1, 2 i 1 y, występuje, dwójka występuje, trójka występuje, czwórka występuje, a piątka nie występuje, y, piątka nie występuje tutaj w danej tablicy. No, i jak to zadanie zrobić? Tak naprawdę to można to zrobić na kilka, tak naprawdę sposobów. I teraz ważne jest znowu czytanie tutaj tych ograniczeń. Więc okazuje się, że wielkość n to jest chyba. Tak, sprawdzę. Tak, n to jest, powinna być wielkość tablicy. Więc, więc jakby wielkość tablicy jest do 100 tysięcy. Więc tak naprawdę takim ograniczeniem jest to, że największą liczbę, jaką my jesteśmy w stanie. Powiedzmy, znaleźć, yy, któ która nie będzie w zbiorze, no to na pewno będzie to liczba 100 tysięcy albo 100 tysięcy 1. Teraz bym musiał przekalkulować. Jeżeli jest 100 tysięcy elementów, aha, zaczynamy od jedynki, no to tak, no to zawsze przynajmniej, znaczy największą liczbą, która może nie być w zbiorze, to jest liczba 100 tysięcy 1. No i tak naprawdę, yy, żeby to zrobić żeby to, to, to zrobić tak naprawdę efektywnie to zadanko a tu mam jakieś sobie przekopiuję je do, do klasy solution że będzie mi łatwiej to pisać możemy użyć właśnie seta z możemy użyć seta z z Java. o kurczę, gdzieś mi to poleciało gdzieś mi ten codility poleciało Okej, okay, już mam, yy, więc możemy sobie użyć seta, który właśnie przetrzymuje elementy, nie, yy, znaczy nie mogą się elementy powtarzać, więc zamieniamy de facto tą tablicę na seta, czyli robimy sobie set integer set new hash set. No i tutaj mogę zrobić yy, tu mogę zrobić, że dla każdego elementu z tej tablicy wrzucam go, ten element do seta. I teraz dlaczego tak naprawdę lepiej jest korzystać z seta? Ponieważ w setie mamy coś takiego metodę jak contains, która sprawdza czy ten element jest w zbiorze i ona działa jakby bardzo efektywnie, tam złożoność, znaczy ilość operacji to jest jedna czy też kilka operacji Y, która wykonuje w sprawdzeniu, więc to jest jakby ten set działa bardzo y, efektywnie. No i możemy sobie zrobić coś takiego, że for, y, tak jak powiedzieliśmy, od 1 do 100 tysięcy dodać 1. Teraz sprawdzamy, je, sprawdzamy, że jeśli nie występuje w, w zbiorze. No, dzisiaj może trudne live, to jest też tak, że no, jeżeli się powiedzmy nie studiowaliście informatyki, no to takie zagadnienia, czy też sami się nie uczyliście tej algorytmiki, no to te zadania mogą być dla Was bardzo trudne, no bo one są czymś innym niż trochę praktyka, natomiast ja uważam, że no, takie podstawowe też zadania powinien, powinniście też umieć zrobić, docelowo na rekrutacjach, bo też jest taki problem, że jak się uczycie powiedzmy Springa, to trochę tak szablonowość tego uczycie programowania, natomiast jeśli trzeba po prostu zmienić e, zmienić coś, to często to was tak naprawdę bardzo y, w programie, to, to was bardzo wstrzymuje, no i takie jakby proste, umiejętne pisanie właśnie e, programów sprawia, że, e, że będziecie w stanie też, czy w Springu, czy, czy czy w jakimś innym frameworku być w stanie no, zrobić coś, zrobić coś niekustomizowanego? Więc tutaj, jeśli nie zawiera, to w tym momencie to zwracamy to i. No, i niestety w Java jest tak, że zawsze musimy coś zwrócić, więc mimo, że my wiemy, że my zawsze zwrócimy, no to tutaj powiedzmy, zawsze muszę tą linijkę return dopisać, tak, żeby to było ok. No, tak na szybko napisałem. Mam nadzieję, że to będzie działać. Nie wiem. I teraz jak wkleję sobie ten kod tutaj, to można zrobić run test. I teraz run test, tutaj widzicie, nie, nie wkleiłem importu. Run test nie mówi nam, że ty, mamy ten program, który już działa super dla wszystkich przypadków, tylko mówi po prostu, czy ten run test się nam kompiluje i czy działa dla tych przypadków testowych. Więc tutaj dostałem informację, że działa dla przypadków testowych, no ale nie mam pewności, czy dział, będzie działać ten program dla dla wszystkich przypadków. No to pisałem ten program kilka razy, ale zawsze może sobie, może być jakiś problem, jakaś rzecz jakaś rzecz, którą się zawsze nie przyjęło tutaj. Tutaj jeszcze trzeba się właśnie zastanowić, czy tablica ma ten czy czy tablica by, by trzeba jakiś przypadek, czy ta tablica nie jest pusta, no tutaj jest zastrzeżenie, że tablica ma co najmniej jeden element, więc nie musimy tutaj jakiegoś tam dodatkowego warunku sprawdzać. Natomiast przy rekrutacjach pamiętajcie, to też tak jak w programach prawdziwych, ważne są tak zwane przypadki brzegowe, czyli właśnie się zastanawiać, czy ten program działa dla, dobrze dla największej liczby, która jest tutaj w zakresie, czy, czy dla najmniejszej, i tak dalej. Tutaj na szybko wydaje mi się, że jest ok. Spróbuję submitować to zadanie. I teraz zobaczcie, tutaj jest podsumowanie, właśnie pokazuje, pokazuje, tak naprawdę, tu będzie ten task score, i tutaj są dwa właśnie takie współczynniki: correctness, czy, czy nasz program daje poprawne wyniki, oraz czy jest performance, performance ok. No i widzimy, że tym, przy tym rozwiązaniu faktycznie jest i 100%, i, i performance na, na dobre. Natomiast w praktyce, powiedzmy, jeżeli są trzy zadania łącznie z 300 punktów, to jeżeli uzyskacie gdzieś tam około 200-220 punktów, to powinniście być zaproszeni na kolejny etap rozmowy. Czyli powiedzmy jedno zadanie wykonane w jakiś tam sposób perfekcyjny i takie dwa zadania na, na 50-60 punktów. Więc o tym też należy pamiętać. I też, jeżeli nie macie pomysłu, jak napisać program od razu efektywnie. To znowu też taka rada, że lepiej napisać jest jakkolwiek, żeby działało, yy, ale dało ten correctness dobrze. To wtedy gdzieś około te, te kilkadziesiąt punktów dostaniecie. Natomiast jak będziecie optymalizować, ale wasz program będzie szybki, ale działał yy, niepoprawnie, no to zazwyczaj dostaniecie mniejszą liczbę punktów nie, niż będzie wolny, yy, wolny, ale działał poprawnie. Dobra, więc trzymajcie się i przypomnę, jutro o godzinie 20 jest, będzie webinar z JavaFX, więc generalnie, Jezu, nie, nie jutro, tylko w poniedziałek, natomiast żeby aktywnie dobrze uczestniczyć trzeba mieć zainstalowaną wersję Java 8, żeby mieć pewność, że wszystko będzie działać okej. Okay.